dobry. Nazywam się Mirosław Bernacki. Jestem pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury Filii Tkacz. Na co dzień prowadzę zajęcia w pracowni malarstwa i rysunku. Przygotowuję młodzież do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne, do liceów plastycznych, ale także prowadzę zajęcia dla dorosłych, osób, które malują, rysują, chcą się rozwijać artystycznie. Ponieważ od pewnego czasu nie możemy się spotykać, więc chciałbym zaproponować Państwu inną formę spotkań, a mianowicie spotkania w wirtualnej pracowni. Znajdujemy się w tej chwili w moim mieszkaniu, w mojej pracowni, ponieważ jestem artystą, który zajmuje się tkaniną artystyczną. Szyję po prostu obrazy na maszynie. Chciałbym, żeby ta pracownia od pewnego czasu była do dyspozycji dla Państwa. Będziemy się tutaj spotykać. Poprowadzę cykl warsztatów, w których omówimy sposób, w jaki powstaje tkanina artystyczna. Od początku, od pierwszych projektów, po efekt końcowy. To jest jedna propozycja. Natomiast mam dla Państwa również drugą, a mianowicie korekty online. Ponieważ dotychczas w pracowni przygotowaliśmy się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne z paroma osobami, kontakt się zerwał i te osoby kontaktują się ze mną za pomocą Facebooka, przekazują swoje prace, robimy korekty, rozmawiamy o nich. Chciałbym Państwu zaproponować podobną formę, jeśli ktoś maluje, rysuje, a chciałby się podzielić swoimi pracami ze mną, zapraszam. Będziemy sobie mogli o nich porozmawiać. Wystarczy polubić mnie na Facebooku, Mirosław Bernacki. Przy okazji zapraszam do obejrzenia mojego fanpage'a Mirosław Bernacki Tkanina Unikatowa. Są tam moje tkaniny, to czym się zajmuję na co dzień, to co kocham, co lubię i co będę chciał Państwu pokazać. Proszę Państwa, pierwszy dzień warsztatów zaczniemy od takiego wstępu. Co należy przygotować, jak się przygotować do tego, żeby móc tworzyć tkaninę artystyczną. Przede wszystkim pomysł. Najważniejszy jest pomysł i funkcja, czemu to ma służyć? Jeśli to ma być obraz, on się rządzi innymi prawami, dlatego projekt do obrazu będzie troszeczkę inny. Jeśli to ma być aplikacja, którą sobie naszyjemy, nie wiem, na poszewce, na Jaśka, czy na jakimś bieżniku, ona też musi być inaczej projektowana. Ja pokażę Państwu, właśnie, jeśli chodzi o projekty. Mamy mnóstwo zdjęć, może starajmy się je wykorzystać. Robimy pejzaż, robimy fragmenty pejzażu, ale robimy zdjęcia swoim pupilom, ulubionym zwierzakom, one również, może to być również pomysłem do naszej pracy. Ja pokażę 2-3 projekty moje, które wykonałem i są w tej chwili już zrealizowane. Ja wykonuję projekty na komputerze. To jest jeden z wielu, to jest w zasadzie prawie ostateczny projekt, który został przygotowany do realizacji. I realizacja już gotowa. No i troszeczkę się różni, realizacja została troszkę zmieniona, ale to w trakcie pracy pewne rzeczy ulegają zmianie. To nie jest w tym nic złego. Projekty mogą wyglądać również w taki sposób. Następny projekt. Następny, ten został już zrealizowany. A więc przede wszystkim pomysł i czemu to ma służyć. Tu jest jeszcze taki już gotowy efekt mojej pracy. Niewielka aplikacja z haftem maszynowym. Tego chciałbym Państwa w przyszłości w następnych warsztatach nauczyć. Tkaniny, ponieważ bazujemy głównie na tkaninie, to jest nasz materiał, który będziemy wykorzystywać do stworzenia obrazów. Są to fragmenty, resztki tkanin, ponieważ ja pochodzę z rodziny krawieckiej, mój tata był krawcem, dlatego u mnie zawsze takich materiałów, takich resztek materiałów było bardzo dużo. Ale to nie muszą być materiały, to mogą być
nieużywane, nienoszone już jakieś ubrania. Chodzi o kolor, żebyśmy po prostu mieli do dyspozycji jak największą liczbę kolorów i tkanin o różnej fakturze, o różnej gęstości. Bardzo lubię tiule wykorzystywać do tkanin. One dają właśnie tę przezroczystość, takie różne zagęszczenie tej tkanki. Ale jakieś stare podszewki, jakieś tutaj fragmenty szali i tak dalej. Stare wełny. Jeśli potrzebuję uzyskać fakturę w tkaninie, czy jakieś kolorowe ścinki. Wszystkie takie tego typu materiały mogą być przydatne w tkaninie. Możemy je po prostu wykorzystywać. Tkanina, żeby można ją naszywać, przeszywać, ona musi mieć jakiś nośnik. Ja używam szarego płótna, ponieważ płótno nie rozciąga się, ono jest stabilne. Także materiał na spód tkaniny powinien być sztywny. Może to być również jakieś płótno żaglowe, czy jakaś tkanina, która się nie rozciąga. Czyli mamy podkład, mamy kolorowe tkaniny, mamy jakieś włóczki, szpilki. Do czego nam się przydadzą, to później opowiem. Oczywiście nożyczki. Te nożyczki to są nożyczki mojego taty, był krawcem. Dlatego z bardzo wielkim sentymentem używam tych nożyczek do swojej pracy. No i chyba najważniejsze oprócz maszyny, która jest naszym głównym narzędziem, kolorowe nici. Tutaj proszę bardzo, jakiś wspaniały zestaw kolorów. Kolory bardziej stonowane. Jeśli chodzi o materiały, o narzędzia, sądzę, że na dzisiaj, no żelazko, które nam się później tam jeszcze kiedyś przyda, spryskiwacz. Będziemy używać go przy rozprasowywaniu tkanin. I oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mnóstwo różnych odpadków od tkanin nieużywanych. A nam posłużą do stworzenia naszych obrazów. Proponuję przez najbliższe godziny, może 2-3 dni przygotować sobie materiały. I spotkamy się za kilka dni na następnych warsztatach, gdy już zaczniemy prawdziwą pracę z tkaniną, zaczniemy tworzyć. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.